Panie prezydencie, miasto przymierza się do całkowitej modernizacji Teatru Letniego w Parku Kasprowicza. Jesteśmy krok bliżej, poznaliśmy wyniki konkursu architektonicznego. Właśnie dziś udało się rozstrzygnąć konkurs. 16 projektów, 16 koncepcji, z czego wybrano 5 nagrodzonych i wyróżnionych. Najlepsza okazało się jest koncepcja przygotowana w Londynie. I według tej będziemy się starali zmodernizować Teatr Letni. Modernizacja oznacza zupełnie nowe zadaszenie całego obiektu. W ten sposób będzie ponad 2000 miejsc pod dachem. To jest oczywiście modernizacja widowni, komunikacji, stref dostępowych do tego obiektu, a zatem wszystko, co jest potrzebne, żeby amfiteatr mógł sprawnie funkcjonować. Liczymy, że prace projektowe rozpoczną się w przyszłym roku, zakończą na początku roku 2017 i wówczas będziemy mogli przygotowywać procedurę przetargową, tak aby na przełomie roku 2018-2019 zakończyć modernizację naszego teatru. To będzie kolejna instytucja, miejsce kulturalne na mapie Szczecina. To prawda. Mamy nowe miejsca, tak jak Filharmonia choćby, czy nasza arena, Azoty Arena, więc takie miejsca pojawiają się, ale rzeczywiście potrzebujemy jeszcze tego miejsca letniego, otwartego na świeżym powietrzu, w pięknej scenerii Parku Kasprowicza. Amfiteatr na dziś nie spełnia oczekiwań tych, którzy chcą tam organizować imprezy, właśnie przez to, że nie jest w pełni zadaszony, że nie gwarantujemy tutaj pogody. Z nią bywa różnie, a zatem musimy zadaszyć całość. I ta koncepcja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Myślę, że na paręnaście przynajmniej lat rozwiąże to kwestie związane z bezpieczeństwem i warunkami atmosferycznymi właśnie w Parku Kasprowicza i w teatrze letnim. To na pewno zachęci wielu organizatorów imprez do wykorzystania tej przestrzeni. Ona jest naprawdę piękna, jest niezwykle ciekawa i na pewno będzie przyciągała Szczecinian. Dziękujemy.